Grupa Fability sfinalizowała nabycie 51% udziału w spółce Panda Group, podmiotu specjalizującego się w rozwiązaniach e-commerce. Jest to kolejny krok w rozwoju grupy, następujący niespełna 5 miesięcy po sprzedaży spółek segmentu marketingowego. Tym razem jednak grupa zyskuje nową spółkę. Zatem aktualnie grupa Fability składa się z czterech podmiotów. Obok giełdowej spółki, jednocześnie jednostki dominującej Fability Holding, w grupie mamy spółkę zależną Fability Spółka z o.o., czyli wiodący w grupie Software House, w którym spółka matka posiada 80% udziałów, spółkę PerfectBot, producenta chatbotów bazujących na sztucznej inteligencji, w której spółka dominująca posiada 50% udziałów, oraz nowy podmiot, czyli spółkę Panda Group, w której spółka zależna Fability posiada 51% udziałów. Oznacza że to, że w strukturze udziałowej Panda Group jest pod spółką zależną Fability Spółka z o.o., co daje dwustopniową strukturę. Spółka Panda Group ma swoją siedzibę w Poznaniu. Zatem do listy miast, w których posiadamy swoje biura, obok Warszawy, Łodzi, Rzeszowa, Białegostoku, Przyczółku w Trójmieście, dołączamy jeszcze Poznań. Jest to najdalej na zachód wysunięta lokalizacja, ale jeszcze nie jest to koniec naszych ambicji, jeżeli chodzi o ten kierunek geograficzny i inwestycje. Z uwagi na posiadany pakiet kontrolny, to jest 51% udziałów w spółce, Panda Group będzie konsolidowana metodą pełną. Spółka w roku 2022 osiągnęła blisko 6 milionów przychodów i 1 200 000 zysku operacyjnego. Rok 2023 zakończyła porównywalnymi wynikami. W roku bieżącym przewidujemy nieco niższe wyniki, co jest związane z przewidywanymi dodatkowymi kosztami działań rozwojowych, głównie w obszarach nowego biznesu i zarządzania projektami. Inicjatywy te mają przynieść wyraźny, pozytywny efekt w roku 2025. Udziały Panda Group zostały nabyte za blisko 2 miliony złotych z przewidywaną dodatnią korektą ceny, czyli przewidujemy potencjalną dopłatę dla sprzedających. Wynika to z zachowawczej wyceny na moment transakcji. W przypadku realizacji celów biznesowych za rok 2025 lub 2026 cena może zostać zwiększona maksymalnie o 2 100 000 zł. Wówczas łącznie mówimy o kwocie nieco powyżej 4 milionów złotych, oczywiście pod warunkiem realizacji celów finansowych dotyczących poziomu przychodów operacyjnych i rentowności spółki. Sama transakcja to zakończenie bardzo ważnego, jednak pierwszego etapu. Teraz czas na kolejne, czyli wspólną pracę nad ofertą, produktem czy sprzedażą. Przed nami również działania mające na celu integrację Panda Group z grupą Fability. Tutaj należy wymienić takie obszary jak księgowość, raportowanie finansowe, kontrolingowe, compliance czy wreszcie rebranding. Uzgodnione warunki transakcji przewidują świadczenie na rzecz nowej spółki przez podmioty z grupy Fability szeregu usług wsparcia. To jest księgowo-administracyjnych, kadrowych czy HR-owych. Warto o tym wspomnieć, bo przy okazji poprzednich transakcji z każdym sprzedawanym biznesem ekonomia skali wynikająca z podziału kosztów ogólnych stopniowo zmniejszała się. Teraz mamy niewielki, ale pozytywny efekt w tym wymiarze. Jeżeli chodzi o przepływy związane z transakcją, to z uwagi na fakt, że zakup udziałów spółki Panda Group został zrealizowany z środków własnych spółki zależnej Fability, nie wpłynie to na procedurę skupu własnych akcji spółki Fability Holding. Dla przypomnienia, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 stycznia bieżącego roku, Fability Holding ma skupić akcje własne za łączną kwotę 7 700 000 zł w cenie 40 zł za jedną akcję. Jeżeli chodzi o terminy skupu, to kalendarz sprawozdawczy wskazuje dwie możliwości.
pierwszą po publikacji sprawozdania rocznego, czyli od 11 kwietnia, i drugą po publikacji sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał, czyli realnie na początku czerwca. Na ten moment nie widzimy przeciwwskazań do realizacji skupu we wcześniejszym z tych dwóch terminów, jednak żadne decyzje w tej kwestii nie zostały jeszcze podjęte. Analogicznie, zakup udziałów spółki Panda Group nie ma wpływu na zasygnalizowaną przez nas w grudniu ubiegłego roku intencję dystrybucji do akcjonariuszy w formie dywidendy pozostałych środków pozyskanych z transakcji sprzedaży spółek marketingowych. Tutaj należy zaznaczyć, że ostateczna decyzja oczywiście będzie podejmowana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dodam również, że na ten moment nie przewidujemy scenariusza, który zakładałby potrzebę dodatkowego finansowania spółki Panda Group ze strony grupy Fabrity. Spółka Panda Group posiada wystarczające środki własne do prowadzenia działalności. Dziękuję.